roku. 31. edycja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Oczywiście Szkoła Podstawowa imienia Wojska Polskiego w Zegrzu, a ty jesteś jedną z gwiazd danego wydarzenia w tym przypadku. Powiedz, czy dzisiaj występujesz jako cały zespół Faktor, czy bardziej tak solowo? Dziś jako cały zespół Faktor jest nas dwóch, jest też mój kolega Mariusz i w takim składzie wszystkie takie imprezy gramy, śpiewamy, bawimy ludzi. Dlaczego ty osobiście i oraz cały zespół zdecydowaliście się wziąć udział w danym wydarzeniu oraz przyłączyć się do właśnie do tego wydarzenia charytatywnego? Odkąd pamiętam, zawsze wspieramy wszelkie imprezy charytatywne, które mogą komuś pomóc. Nas to nic nie kosztuje poza czasem, a jeśli ktoś dostanie coś dobrego, to dobro zawsze wraca, więc jeśli ktokolwiek zwraca się do nas o pomoc i z prośbą o wystąpienie na imprezie charytatywnej, to nigdy nie odmawiamy. Powiedz, gdzie można was w social mediach znaleźć oraz gdzie najwięcej aktualności na temat waszego koncertowania możemy znaleźć na bieżąco? Najbardziej można nas znaleźć na naszych profilach osobistych na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli chodzi o plany zawodowe na najbliższy okres, gdzie my was ponownie zobaczymy? W tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale są to kluby w Polsce. Przede wszystkim gramy klubowo. Jeśli jest taki sezon zimowy, są to najczęściej kluby. Od maja zaczynamy również imprezy plenerowe.